Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Nier Automata. Jesteśmy na wybrzeżu. Dziewiątka gdzieś zniknął. A ja widzę, że coś tutaj jest ciekawego. Halo? Czy masz kartę wstępu? Może jednak mnie wpuścisz? Nie? Okej, okay. Mogę ją przekupić. Znaczy ją, nie wiem czy to ona, czy on, czy whatever. Hehe. Za tysiaka? Spoko. Cóż to może być? Jakaś podejrzana miejscówka. Spoko, dziewiątka może poczekać. Dosyć głęboko widzę, jedziemy. Znów jakaś arena czy coś? This is unexpected. No, sklep. Myślę, że to jest jakaś arena. No, Koloseum, a jak? Dobrze. Co w sklepie sprzedają? Jakoś nie spodziewam się za bardzo rewelacji. W sumie właśnie mógłbym te skille wszystkie pokupować. Teraz. Czemu nie? Stać mnie. Wszystko, wszystko. Poda dalej, gdzie zupgrade'uję. Dobra, reszty mi się nie chce tam chipsów jeszcze kombinować. Co? W sumie nie przeczytałem do końca, co tam było mówione, ale nic jakiegoś istotnego. Mogę wejść, żeby sobie popatrzeć. Okej. Okay. Spoko. Ktoś tam walczy z robotami. Z jednym robocikiem takim trywialnym. Co to ma być? Ale... No, nie da się tam iść? Nie. Skrzynka, którą mogę otworzyć nawet. Jestem w szoku. Meteoryt. Aha, i też koniec. Dalej nie pójdę. Więc zobaczmy, o co tu w sumie chodzi i czym to się różni od tej areny na pustyni. Może to jak... Nie, to raczej nie ta sama organizacja. Tak, to mój pierwszy raz. Okej. Jakie są zasady? Koloseum hazardzisty. Oczywiście nie mogę używać itemów. Okej. Są rangi. Mam chyba level 30, więc dobra, niech będzie na razie ta najniższa. Zobaczymy. O, jakieś ciekawe roboty tam widzę. Aha, to w ten sposób wygląda. O kurde. Dobra, te są najgroźniejsze, bo walą tymi niezniszczalnymi kulkami, znaczy no, niezniszczalnymi dla moich pocisków. Na razie easy. No chyba nie widziałem jeszcze właśnie tych takich podwójnych. Dobra, to było trywialne. Chyba, że to jeszcze nie koniec. Oczywiście, że nie.
Aha. No. Co tu się w ogóle dzieje? Skąd oni biorą te roboty swoją drogą? Dobranoc. Następna rundka. Aha. Chcesz, żebym cierpiał? O, monitor mi się wyłącza. W dobrym momencie. Muszę coś z tym zrobić kiedyś. Później znowu mi się wyłączył na chwilę. Co, koniec? Okej, to było proste. O, farba do włosów. Okej. Czyli jakieś kosmetyczne itemy. No dobra, zaraz spróbujemy. Lol. Zardzewiałeś, czy nie? O, mogę ruszać moją latarką? Ciekawe. Ha. Czy te roboty są jakimiś niewolnikami? O to chodzi? Itemy. Co my tu mamy? Czerwone włosy. Zielone, spoko. Jestem za. Chociaż nie wygląda to tak dobrze. Może zdejmę w końcu tą kokardkę. Jak to było? To było to. Dobra, nie będą zielone na razie. Co tu się dzieje? I'm sorry. Też bym nie chciał, jakbym był, miał być zniszczony. No dobra. 35 już, czyli co 10 leveli. Ha. Czyli okej, okay, tu jest 35, potem będzie C45, B55, a 65 level jakoś tak? Myślałem, że 50 powiedzmy level to jest max, ale może nie. Dobra, spróbujemy następnego, zobaczymy jak nam pójdzie. It's time to kick off this D-rank match, folks. I mean, once I say to begin, we'll kick it off. We won't start during the explanation of how to start. I'm making this very confusing. Yeah. Anyway, this is for real. Now fight! No nie, no monitor mi się włącza, kuźwa. O, dobra, widzę, że troszkę lepsze rzeczy tu się dzieją. Zdecydowanie. Na szczęście posiadam leczenie przy zadawaniu obrażeń i przy zabijaniu. To się nam bardzo przyda w tych arenach. Oho, laser leci. Wykończyć go. Teraz ciebie. I prawdopodobnie następna faza. Oho, no to już trochę gorzej. Oho. Dobra, zabić jednego szybko. Nic nie widzę. Spamuję uniki. Ej, gdzie uciekasz? Teraz twoja kolej.
Aż ty chamie. Dobra. Oho. Kurde. Coś sfejlowałem z unikami. Czyli ile tych fal ma być w ogóle? O! Go to hell! Nieładnie! Fajne odgłosy mają. Oho! Helikopterek. No, niedobrze. Muszę się poleczyć chwilę. Postrzelać, zrelaksować. Załatwić tego jednego. Okej. Jeszcze żyjesz? Dobra. No to z tym już powinno pójść w miarę gładko. Nic nie widzę. No. Koniec. Dobra, to nie było aż takie trudne, ale myślę, że z kolejną próbą jeszcze poczekam, bo po prostu no, zauważyłem tutaj, że różnica levelów jednak dużo robi. Co za to dostanę? Lovely Choker. Jakieś kolczyki, inne pierdółki. Jaką maszynę? A, ten przed chwilą robot tutaj, który błagał o życie. Haha, jakby miał jakieś życie warte ocalenia. Dobra, sprawdzę, czy faktycznie będzie 45 level. Następny. A nie, 50. Uuu. Czyli co, powiedzmy, nie wiem, 100 leveli jest? Nie, no to z 50 to zdecydowanie poczekamy. Ale to miło. Tu się nie da przejść, nie. To miło, że... ...35 nam się udał, więc pewnie tam na arenie w pustyni też by nam się udało. Może spróbuję. Może spróbuję teraz te w sumie jakieś questy, które zostawiłem wcześniej. Tak czy inaczej muszę dojść do... iść do obozu ruchu oporu. I więc w tamte okolice się udamy. Irytujące, że tutaj nie ma save pointa pod ręką, tylko trzeba leźć na piechotę. Okej, widzę, że bawimy się w Sekiro. Obóz jest niedostępny. I przy fabryce po ten... Save point jest niedostępny. Okej. Coś tam się dzieje. Pójdźmy więc z tej strony. Przy okazji może Goliat będzie miał coś nowego do powiedzenia, jak mu tam Engels. Ups. Halo? Nie? Nie chcesz gadać? Może tylko z dziewiątką gada? Tak, tutaj widzę, jest save point niedostępny z jakiegoś powodu. Czy to znaczy też, że obóz został zaatakowany? Zapiszmy. No ciekawe, ciekawe. Cóż tutaj zaszło? Jak
Już tędy tu się szło chyba. Z wyścigami sobie dam spokój na razie. Naprawdę to nie jest coś, co jakoś specjalnie mnie bawi. Nie, to nie jest wejście do obozu. Tędy trzeba. Zaraz troszkę za daleko. O. I o co chodzi? Muzyczka ucichła. No nie do końca ucichła. Co się dzieje? Czemu nie działa? Będę musiał to naprawić? No ta, zepsuł się. Ciekawe czemu. Sabotaż. What's up? I'm looking for something called a dynamic scanner that can detect black box signals. A dynamic... Oh, you must mean the one the twins built. I think they're just back from an expedition, actually. You should see some red-haired androids over there. Try talking to them. 2B, those twins, they... Yes? Actually, never mind. Co z nimi? Gadaj. What's up? O co chodzi? What do you want? Easy, Devila. There's no need to be so confrontational. And you don't have to trust every idiot that wanders by. I'm sorry about that. Can we help you? Okej, wiem, że te imiona mają związek z poprzednią grą Nir. Ale no, to były jakieś istotne postacie w tamtej grze. I need a scanner that can detect faint black box signals. Yeah. I was tinkering with something like that a little while back. Here, if you want it, it's all yours. That chip should help with your search. Once you install it, it can detect black box signals, quest objects, all manner of things. You'll hear a sound whenever it finds something. And if it ever bugs you too much, you can always pop it back out. Let us know if there's anything else you need from us, okay? And don't think this makes us friends. Oh, Devila. Mamy jakiś skaner i nowy program. Zaraz, podprogram. Ciekawe. Nie, to będzie w skillach. Skaner. Jakieś ukryte... W sumie, czy mogę tutaj zainstalować skaner? Mogę! Bardzo dobrze. Co tutaj jeszcze mamy za rzeczy? Może wypadałoby coś tam ten... używać jakichś innych skilli. Dobra, nie wiem. Popróbujemy na razie po kolei, zobaczymy o co chodzi. A, jeszcze jakiś podprogram, znaczy nie podprogram, chip bodajże. Będę musiał to przejrzeć niedługo. Zdecydowanie, bo już nam się nazbierało znowu od groma tego. Patrzę, czy mamy... jakiś użytkowy chips, który by nam się przydał, który właśnie, czy ona nam dała chipsa, czy nie, czy mi się wydawało, czy to był tylko ten podprogram, chyba tylko podprogram. Więc tak, skaner. Muszę to trzymać. Ciekawe. A kuźwa, coś tu jest niby. Aha, w ten sposób. O! To znika, jak przestaje skanować. Simple gadget.
To będzie irytujące szukanie jakichś rzeczy z tym skanerem. Fuck. No i gdzie to niby jest? Aha. Oh fuck. 10 tysięcy tak sobie po prostu leżało na półeczce. Dobra, no to... Nie wiem. Porozglądam się. Zobaczę, co może... tutaj nic nie ma ukrytego. Dobra, wiem, że musimy chyba wrócić tam na wybrzeże z tym wszystkim, z tym skanerem. Ale może tutaj jeszcze zrobię questa czy dwa. Co, że niby tutaj? No chwila. No, idę w dobrą stronę. No, to będzie mocno irytujące. Ej, idźcie sobie. Ja tu pracuję. Aha, w krzakach. This might be useful. Search target 9S was caught in a large explosion over the water. Proposal. The search for 9S should commence in the flooded region. Yeah. Got it. I przy okazji... You're oddly chatty today. Affirmative. As a support unit, I am capable of engaging in conversation as necessary. Proposal. 2B should initiate conversation more frequently. Proposal denied. Lol. 2B nie chce rozmawiać z podem. Tutaj chyba był ten quest z eskortą parady. A, wiem co chciałem teoretycznie. Nie wiem, na nagraniu stwierdziłem, że muzyka jest ciut za cicho podczas na przykład tej ostatniej dużej walki, była za cicho. A dźwięki były za głośne, ale teraz jak gram, to tak mi się nie wydaje. Spróbuję może to zmienić. Dobra, muzykę o jeden do góry podkręcę. Zobaczymy. Ups. Nie tak miało być. No co, że niby coś tu jest, ale na razie to nie chce mi się szukać jakichś badziewi niepotrzebnych. Zaraz, tu była ta parada? Nie. Chyba nie. Tam dalej. Może zamiast zielonych włosów powinienem jakieś fioletowe sobie walnąć, żeby łatwiej mnie było widać, albo czerwone. O, bardzo ładnie. Jezus, te przycinki przy ładowaniu. Jestem przekonany, że tutaj była ta parada. Łop, nie. Nie tutaj? Kurde, niech no sprawdzę mapę. A może i nie. Nie, tu jest wynalazca. Tu. Nie. Speedstar.
Kuźwa, no. Nie widzę jej. Jest to ciekawe. Czy ten quest zginął, zniknął? Tu w ogóle są rzeczy. To jest fabryka. W fabryce są rzeczy? Tu jest ta dziewiątka potencjalnie. Ej, no jestem przekonany, że to było właśnie tu, gdzie stoję. Tu jest zamek. Tu jest las. No to było w mieście, a ja w mieście nie widzę żadnego znacznika. Ha. Czyżby ten quest przepadł? No dobra, jesteśmy z powrotem. Czas może przetestować tego skilla. Za wiele to chyba nie zrobiło. Jakaś taka, jakaś obszarówka. A może muszę to jakoś tak naładować. No, elo. Super. Okej, okay, coś tam robi, ale... Myślę, że moje normalne ataki są podobnie skuteczne. Nie no, ta muzyka jest za głośna teraz, kurczę. Nie rozumiem, czemu w trakcie tych walk z bossami muzyka jest ciszej. Powinna być głośniej. No, coś tu niby jest? Ale gdzie? Oho, tutaj. Halo? Szukamy dziewiątki. Ale... Ty nic nie wiesz, dobra. Szukamy dalej. Coś tu niby jest? O to chodzi? Nie, o to chodzi. Nic nie pamiętam, okej. Ty też nic nie wiesz? To lecimy w tę stronę, o nie. Nie, ten skill mi się nie podoba za bardzo. Weź stój w miejscu, jak do ciebie strzelam. Pierdliwcze. O, fuck. Zmieńmy sobie podprogram. To jest jakiś single target. Dobra, wypróbujemy. Skanujemy. O. Coś jest niedaleko. No, zeskakuj. Ha. O kurde, broń. I hate you. Dobra, z tobą nie mogę gadać, bo co, bo do mnie strzelają? Okej, okay, jak działa to? A, nie ten pod. Dobra. Niech będzie. Też bez szału w sumie. Jakieś blisko zasięgowe bardziej. Hmm.
Halo? Coś tu niby jest? No dobra, nie jest to takie złe. Halo, stój. Gdzie niby coś tu było? Black box signal detected. Life functions operational. Pod, employ a check module and a logic virus vaccine. Easy. I've contacted the bunker. They should be here soon. Thank you. We are currently searching for a missing Yorhai. Should you possess any information? Tak, tak. Anything will help. Co, nic? 9S. That's that kid who was with you, right? Moje krzesło. No. I saw him, all right. That explosion sent him flying. Which direction? Hard to say. Stronę? I'll take my best guess at a landing spot and transfer the data to you. Thank you. You should stay here until the rescue team arrives. Target location data obtained. Marking on map. Czegoś się dowiedzieliśmy? Czemu tutaj mamy wciąż jakiś punkcik, że niby ta winda jest questem? Okej. Spójrzmy na mapę. Koty nagle się obudziły i jęczą. Aha, tutaj gdzieś. Ha. Niedaleko jaskini. Tam wpadł gdzieś, czy co? Ale wciąż nie wiem, o co chodzi z paradą. Quest chyba zniknął totalnie. Ale dziwne, bo w quest logu wciąż istnieje. Więc nie wiem, co o tym myśleć, ale dobra, wracamy tam, gdzie mamy iść. Why are there dead androids here? No black box signals detected. Czyli to jednak w jaskini. Szedłem tutaj, żeby się rozejrzeć, bo nie wiem, czy to jest na powierzchni, czy pod ziemią, ale czemu miałby być pod ziemią? Nie, to chyba nie tu. Alert. You are moving away from the last known position of Unit 9S. Wrong route. Better go back and see if there's another one. A, w sumie ciekawe, co by się stało, jakbym szedł dalej w tą stronę. Zapiszmy i sprawdźmy. Would 9S have made it this far inside? Alert. Possible enemy ambush ahead. Don't care. What the fuck? Czemu on tutaj by się nagle znalazł? To jest jakaś ta drugie odgałęzienie. Nie pamiętam, czy to było wcześniej aktywne, czy nie. Ta winda w sensie. Najwyraźniej. Najwyraźniej była nieaktywna. Czemu jest tu w ogóle winda gdzieś przy tej ruinie statku obcych? What the fuck? Co to jest? Matrix? Ktoś poszczędził na teksturach. Kopia miasta przed ruiną. Okej. A nie, nie chcę młotka. Chcę skaner. What is this? Analysis. This area is composed of crystallized silicon and carbon. Further details unknown. Who built it? Unknown. Z krzemu i węgla zbudowany. Halo?
Lepiej skanować, nigdy nie wiadomo, co tutaj się spotka. Ukrytego. Podejrzewam, że też pewnie da się gdzieś tu wskoczyć, chociaż może niekoniecznie. Ciała androidów? Czerwonowłosych. Ciekawe, w sumie wygląda jak ja. Czy to przypadek? Zebrałem 10 ukrytych rzeczy. O, da się! Wiedziałem, że tak będzie. Jakieś platformówkowanie takie, a kurde. Tylko nie wiem. Na górę chyba się nie da wejść. Dziwna sprawa. Co to za zwłoki? A, jakieś mało znaczące. What's with the corpses? It is unlikely the Yorha units came this far on their own. Hypothesis. The enemy must have placed them here deliberately. Że zostały tutaj przez nieprzyjaciół rozrzucone. Co to w ogóle za jakieś uniformy ciekawe, zbroje w sumie. Coś jest niedaleko. Ciekawe, czy da się tu jakoś wejść na górę. Może tędy? Aha, czy nie? No, hopsa. A, chyba nie. No, dobrze. Właśnie, miałem już wcześniej się rozejrzeć, znaczy sprawdzić, czy mogę zupgrade'ować znowu bronię, bo tam jakichś nowych materiałów nazbierałem. Tutaj jacyś gracze ginęli. Nie chce mi się łazić w sumie po tych, próbować wejść gdzieś. Nie sądzę, żeby się dało na górę. Co tu się odpiernicza? To jest chyba najczęstsza kwestia, jaką wypowiadam w tej grze. Dokąd nas to prowadzi? Okej, tutaj ewidentnie coś się dzieje. Kolejny boss fight. Brama zamurowana. Welcome. To my beloved city. Architekt z Matrixa. No, I, or we machine life forms, I suppose, have a keen interest in humanity. No wiem. Love, family, religion. Są zainteresowani ludźmi. The more human records I unearth, the more charmed I am by their complexity. This city is one of many areas I created out of a desire to understand, to know humans. It's grand, don't you think? Almost spiritual. Gdzie są moje bronie? And yet it's currently nothing more than an android graveyard. I seek to learn and adopt all facets of humanity. Some desired love, others family. Only then did I realize the truth. Fajnie, że monitor mi się wyłącza.
The core of humanity is conflict. They fight, steal, kill. This is humanity in its purest form. You know nothing about humanity. Have I offended you, little android? Did I speak ill of your beloved humans? The truth can be so painful. I strive to attain nothing less than the essence of humanity itself. We machines exist in a connected network. We are immortal, invincible. And yet, within all those infinite bits of data, there exists not even the merest flicker of being, of life, death. Even the concept of death has no meaning to us. Thus I decided that I shall risk my life in battle. Przecież nic nie ryzykujesz. Nie da się ciebie zabić. Chyba że się odetniesz od sieci. I have severed my connection to the network. Jestem geniuszem. Now, let us embrace death. No to wreszcie jakaś porządna walka. Nie wygląda na bardzo porządną, co on robi. Aha. I don't have time for you. I need to find 9S. Ah, 9S. Co takie śmieszne. No, gdzie jest dziewiątka? Został zasymilowany, czy co? I do enjoy this. O, halo. 9S! Ukrzyżowanko. I prepared this just for you. I mean, after all, we all need something to fight for, don't we? You son of a... I'll kill you! Yes! Co to miało być? That's it. That's the feeling. Pure hate! Come to me! No może wreszcie sprawisz jakąś... Nie no, monitor mnie wykończa, wyłącza się co chwila. Kuźwa, wszystko... O! Wszystko przeciwko mnie dzisiaj. Nie widzę go. Jak tam jego życie? Aha, bez zmian. O! Nice. Ma jakieś kontry sam? Nie tym razem. Co to za muzyka w ogóle? Nie no. Przez połowę walki nic nie widzę. Ale a propos tak, wcześniej mówił, że esencją ludzi jest walka. To czyni ich ludźmi w sumie. Masz. A propos dziewiątki, to też jest dziwne, bo... Przecież androidy nie powinny czuć bólu. Chociaż niby czują, no. Nie ma to większego sensu. Po co maszyny miałby czuć ból? Wiem, że ból w organizmach żywych pełni ważną rolę.
Mianowicie mówi, że coś jest nie tak, ale maszyny... O, dałem się złapać. Ale maszyny nie potrzebują bólu, przecież mają sensory jakieś tam własne. Ból jest niepotrzebny. Więc ktokolwiek je stworzył, te androidy, to trochę był porąbany. Nie sądzę, żeby zginął. Czemu on czuje ból? No dobra, on to może czuje ból w ciału. So dark, so cold. Nineth! Co, nagle sam z siebie spadł? No, sporo ludzi tutaj poubierało, co jest trochę dziwne. Nie, nie była to aż taka trudna walka, może ja po prostu mam za duży level. Szkoda, że nie pokazują się właśnie levele tych zwłok. No więc dziwne to wszystko. Jak zwykle. Halo? To wszystko nie ma sensu. Co, umrze teraz? Nie? Ale gdyby umarł, to by nie miało sensu, bo przecież jest androidem. Androidy mają backupy. Nie rozumiem, czemu to ma być taki big deal. Może to zostanie jakoś wyjaśnione później. Damn. 9S really went through hell. But you're the boss. You want him sent up to command body and all? I'll make it happen. Thanks. Oh. What? Nothing, just... You've never been much for gratitude, you know? Not that I mind or anything. Oh, I also have a message for you. Command needs you to contact them ASAP. Got it. Czyli w sumie co się z nim stało? Został wysłany do bunkra, powiedzmy. This is 2B. Patch me through to the commander. Oh, hey 2B. Roger that. Give me just a second here. 2B, good job destroying that machine. Upon further analysis, we learned that the machine, codenamed Adam, was responsible for managing half of their entire network. A disruption of this magnitude to their network should weaken the machine significantly. What's going to happen to 9S? He'll undergo a full data overhaul up here. Assuming we don't encounter any problems, we're planning to partner him with you again. Thank you. In the meantime, I have another mission for you. I've mailed you the briefing. Go ahead and take a look. Understood. To było ciekawe, co ona powiedziała, że... Dobra, widzę. Że data overhaul będzie tam, zajdzie a propos dziewiątki, czyli nie wiem, jak dla mnie to trochę jak pranie mózgu brzmiało. Może mu wymarzą jakieś tam pamięć albo coś, kto wie. O co chodzi z wami? Może jednak powinienem poczytać trochę bardziej o fabule poprzedniej gry, bo kojarzę właśnie te imiona. Ale nie pamiętam, o co tam z nimi chodziło. O, jesteście sklepem. Okej. Spoko. Kupię sobie jakieś nowe rzeczy. Czas zwalnia w pobliżu pocisków. Ups. Okej. Kombosy. Dobra, whatever. To pewnie są jakieś unikalne rzeczy. O kurde. To brzmi nieźle. Uderzanie pocisków przeciwnika sprawia, że eksplodują. Uuu.
autozbieranie przedmiotów też przydatne w czasie zwiedzania. Więc chyba jednak sobie stworzę jak osobny jakby set chipsów. Jeden do walki, drugi tam do zwiedzania. Czy ty też jesteś sklepem? Nie, to samo sprzedajesz. Dobra. Raczej nie macie nic nowego pewnie. To jeszcze sprawdzę właśnie upgrade'y broni. No, nie to. No, możemy rzeczy zabrydować. Sztylecik. Do tego potrzeba jakichś tam kiepskich materiałów. O, tutaj możemy do trzeciego levelu. Też perełki są potrzebne. A, może jednak sztylet. Broken key. Tu też broken key. Nie wiem. Na razie tyle. No, to trochę brzmiało jak pranie mózgu zrobią dziewiątcy. Może mi się tylko wydaje. I co, naprawili już terminal? Nie wiem, o co chodziło z tym terminalem. Czemu on nie działał wcześniej? Dobrze, co tu mamy za misję? Wciąż tam nie przeanalizowałem tych nazw runicznych, powiedzmy. Powinienem wreszcie. I co? Także niby Adam odpowiadał za połowę tam sieci robotów. Teraz, ponieważ został zniszczony, to sporo z nich zostało odcięte od sieci. Co może mieć różne konsekwencje. Czyli ogólnie mam sprawdzić, co się dzieje, jeśli znajdę jakieś dziwne maszyny. No dobra. Analyze current trends among the machines. Something tells me this is going to involve a lot of killing. Proposal. Procure information from the machine lifeform known as Pascal. Oczywiście. I suppose he might know something. Pascal, can you hear me? Oh, hello, 2B. Do you need something? I need to know if you've seen any new trends or behaviors among the machines. New trends? Well, 2 days ago, I was contacted by some machines that disconnected themselves from the network. They wanted to discuss a peace treaty. No kidding. Apparently, they're seeking to form an alliance of some kind with our village. If that's what they want, why don't they move in? I believe they're working on building a colony of their own. You don't say. Indeed. Apparently, it's located in the abandoned factory. I can give you the coordinates if you'd like. Please. I was actually planning to go speak with them myself, you know. Maybe we can meet up over there? Sounds good. Target location data obtained. Marking on map. Czyli jakieś maszyny te świeżo odłączone od sieci postanowiły stworzyć kolonię w fabryce i chcą zawrzeć pokój z wioską. Sprawdzę jeszcze, czy Goliat przypadkiem nie będzie chciał gadać. I pewnie zakończymy odcinek na tym. Halo? A. Nie. No, chyba na tym zakończymy, tak myślę. Tylko jeszcze zasejwuję. Może by otworzyli wreszcie tą barykadę, bo ona jest i tak nic nieznacząca, skoro można przejść górą.
ale dobra. Zapiszmy. A, i właśnie, wypadałoby chyba do bunkra się wybrać, skoro, jak rozumiem, tam jest dziewiątka w tej chwili. Więc może tak zrobię. O. Może się wybiorę do bunkra, a potem pójdziemy do fabryki. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.